zrobi rzadko odpowiedzieć tak najbardziej smutno. Największą sztuką to jest sztuka mięsa. I nie ma mowy o mówieniu o sztuce pieniędzy czy pieniądza. Nie, to nie jest sztuka. Sztuka mięsa jest większą sztuką. I można ją przerobić na wszystkie strony. Jesteśmy i obyśmy się nie stali mięsem. Obojętnie jakim. Czy ekonomicznym, czy armatnim. W tej chwili stoimy cały czas i właściwie od rozbiorów, tak? Rozbiory były, byliśmy, funkcjonowaliśmy i nawet nieźle nam się funkcjonowało w czasie rozbiorów. To trzeba przyznać, że Polacy ogólnie rzecz biorąc byli bardzo szanowani, zarówno jak i w Niemczech, tak i w Austrii i w Rosji również. Tylko faktem, że bardzo często musieliśmy odkryć albo Bajkał, albo w Niemczech stworzyć własne ulice, gdzie bardzo dużo, nawet Hitler nie zlikwidował tych ulic, a w Austrii na przykład cała ekonomia była nasza po Uniwersytecie Jagiellońskim. To wiemy o tym, bo o tym mówił, jakby to powiedzieć, no, następca, ten człowiek by był cesarzem. Co prawda Austriacy powiedzieli, że nigdy więcej żadnego tytułu i nawet nie wolno w Austrii używać tytułów von, bo von i to grozi nawet jakoś tam karą. Nie wiem, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli. Zostawmy to. To nie jest istotne. Istotne jest to, że fakt, że te wszystkie historie planetarne i zmiana ta i konstytucji, tylko widzisz, ta konstytucja musi być zrobiona w odpowiednim momencie, w odpowiednim roku dane na to. Jeżeli dotrzyma słowa pan, który siedzi w Belwederze. Dobrze, w porządku, dotrzyma. Teraz, aby tylko te wszystkie media nie zrobiły nam takich mediów, jak Czesi nam zrobili. I wykupili się tak, że mamy dopiero problem. I tutaj, tak jak powiedziałem, musimy zmienić przede wszystkim prawa własności. Prawo własności musi być nienaruszalne, ponieważ mamy to w podstawie. Nie możemy naruszyć jeszcze jednej rzeczy. Chrztu Polski. Ten chrzest polski jest, był i będzie. Możemy odnowić to, zrobić coś nowego, ale to nowego przez konstytucję możemy. Bo gdybyśmy zmienili nazwę, gdybyśmy i zrobili od nowa chrzest i na przykład przyłączyli właściwie ziemię, bo to co, nie wiem czy to jest prawda, ale słyszałem, że ziemie gdańskie są tylko na ileś lat dane Polsce. Więc prawdopodobnie tę ziemię utracimy lada moment. Prawdopodobnie utracimy, możemy utracić te ziemie, które są no, zdobyczne, nazwijmy to, a dostaniemy z powrotem te, które żeśmy utracili lub stracili. No więc no dobrze, że Sopot będzie należał do Polski. Albo to będzie kłopot. No to czyli Gdynia będzie jedynym portem rzeczywistym. I to by był najbardziej przykry fakt. Teraz, wiesz, biorąc pod uwagę tranzyty i te wszystkie, które opisujesz, ja się z tym całkowicie zgadzam. Ale wiesz, ja nie chcę tego omawiać tutaj, dlatego że usiąść przy mapie polskiej i opowiadać tutaj ja na blogu, kiedy bawię się w odpowiedzi osób, które nigdy w życiu nie miały nic wspólnego z astrologią i słuchają tego, co ja mówię, po prostu ze zdziwieniem. Ja widzę, co potrafią, bo wczoraj czy przedwczoraj byłem na fotce czy na Facebooku. Na Facebooku byłem i potem w nocy na fotce nagle nie wiadomo skąd się wzięły dwie osoby, potem nagle 40, potem nie wiem ile tam było. Facebooku też nagle nie wiadomo skąd, nagle się nabrało kupę znajomych. I dobrze, w porządku, tylko
Widzisz, co innego, kiedy robi się to na żywo, kiedy można powiedzieć, a co innego, kiedy się robi to z tego filmu. W filmie trzeba użyć zupełnie innych słów i film daje nam taką stabilność, jakby historyczno-histeryczną. Można się do tego przyłączyć lub odnieść. I właśnie dlatego są te komentarze. Kiedy robisz to na żywo, zupełnie inaczej to wygląda, bo ja chcę dążyć do tej żywości obrazu. I właśnie o tym marzę, żeby to można było zrobić na żywo. Dlatego też, wiesz, funkcję tego wszystkiego bym najchętniej widział w ogóle w takim programie a la telewizyjnym. Dzisiaj już to jest prawie że możliwe, ale jeszcze się zastanawiam, no wiesz, no jednak, to jest tak, że ja ponoszę jakieś koszty związane z wiedzą. Ta wiedza musi być ciągle modyfikowana i ciągle brak mi czasu, bo jednak, wiesz, wydaje się, że tak, że wszystko wiemy, tak? Że się nauczyliśmy, a jak do Merkury wszystko. Nieprawda. Nigdy nie wiemy. Dlatego, że za 20 lat ten Merkury będzie zupełnie inny Merkury. 15 lat temu, czy 20 lat temu, czy 30 lat temu, ten Merkury cały czas się modyfikuje. Nie można patrzeć w książki, które były 100 lat temu, bo te stuletnie książki nic nam nie dają. Medycyna, czy się poszła do przodu? Ja uważam, że w pewnym sensie tak. Czyli coraz mniej leków, coraz więcej głupoty i coraz dziwniejsze choroby się wymyśla. Jednocześnie się tworzy te choroby. To jest medycyna współczesna. Modyfikuje się te choroby. Dzisiaj człowiek, który żył kiedyś w dawnych czasach, jadł to wędzone mięso czy śmierdzące i nic się nie stało. Żołądek był przyzwyczajony do tego i ci ludzie przeżywali i funkcjonowali. Dzisiaj krzyczy się, że wędzone mięso jest radioaktywne, czy takie. I weź zwróć uwagę, że za każdym razem coś jest nie tak. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest tak. Zmiana przede wszystkim w stolicy. Kiedy był w Tomaszowie, Mazowiecki, sejmik, tak? To Polska była największa. Kiedy Gniezno było stolicą Polski, było największe. Przecież można zrobić dwustolicę na przykład. I zaprzysiąc w katedrze gnieźnieńskiej chociażby tą konstytucję. Ale oficjalnie podać to. Można zrobić przecież Gniezno jest stolicą Polski chrześcijańskiej. Warszawsko-Gnieźnieńska jest przecież diecezja. I można powrócić do tego, bo Kościół nie. I weź zwróć uwagę, że Kościół się bardzo dobrze trzyma. Chociażby ojciec Rydzyk ze swoją stolicą w Toruniu, ale jednocześnie też rewentorysta i robiący naprawdę dobrą rzecz. Trzeba przyznać. Skupił bardzo duży lektorat. Teraz, czy na przykład w założeniu, idąc dalej, biorąc pod uwagę, że Kraków, no czakra ma oczywiście, że tak, i to też trzeba wykorzystać w każdym momencie i w każdej sytuacji. I biorąc to pod uwagę, że czakra jest dla Azji jednym z najważniejszych dla Indii, a Indie są, jest to druga potęga w świecie pod względem ilości ludzi, no i także kultury. No i jeszcze w dodatku, jeżeli te księgi Wed są faktycznie przeniesione stąd, no to tym bardziej powinniśmy to tworzyć
i postawić właściwie na to. Jeszcze jedna rzecz, która w Konstytucji powinna być: wolność szkolnictwa. Nie szkoły tej, która była, ta, która jest i ta, która... To musi być co innego. To musi być przede wszystkim oparte o lwowską szkołę matematyczną. Musi być poparcie konstytucyjne wiedzy matematycznej. Dlatego, że logika jest królową wiedz. Tak astrologia. Astrologia też jest w pewnym sensie logiką, myśleniem. Wiesz, jest kilka tych nauk, które, wiedz, tak, które powinny królować w tej rzeczywistości. I dopiero, i one powinny być konstytucyjne. Zarówno zgadzam się nad etyką, tylko etyką szeroko rozumianą, po to, żeby wiedzieć to, co dzisiaj nie wiemy i to, co się stało w Egipcie. Teraz patrzymy na to. Oczywiście, że możemy do tego dorabiać jakieś tam, że to nie tak, że to, że nic wspólnego. Dobrze? W porządku. Ale to nie chodzi o to. O te pierwsze punkty, które wychodzą. Ale także musimy to zmodyfikować o tą etykę, o to, jak dana struktura, czy dany odłam, czym się charakteryzuje, powinniśmy wiedzieć. Nie powinniśmy wiedzieć na zasadzie antagonizmów, tak jak tworzą niektórzy i chodzą po ulicach i nas zaczepiają, co jest bardzo nieładną rzeczą, i w dodatku prowadzą jakby swoją ewidencję, to jest bardzo z kolei, ale możemy to robić jeszcze inaczej, tak jak to robią pewne wyznanie, tak, tutaj ja mówię o amerykańskim wyznaniu, które po prostu kupuje, wszystkie dane ma i możemy się dowiedzieć z tego właściwie o sobie, o każdym, czy o tobie, czy o mnie, czy nawet o moim przyszłym wnuku, czy wnuczce, że tak to wygląda, bo te zapisy są po prostu sprzedawane, no i trudno. No więcej nie będę mówił, bo pewnie wiesz. Ci, którzy są zainteresowani, no muszą też wiedzieć, no, dlaczego mają nie wiedzieć, dlaczego mają się dowiedzieć to akurat na astrologii, a jak gdzie indziej. Bo nie są świadomi. Nie są świadomi jednej rzeczy, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy zwycięzcami i nas traktuje się bardzo źle. Właśnie przez tego Plutona. A jeżeli my zmienimy ten kosmogram poprzez właśnie zmianę stolicy, zmianę, właśnie najmądrzej by było zmianę, wiesz, zmianę nazwy i przerobienie tego godła na to prawidłowe godło, czyli też orła, ale ten orzeł powinien być zupełnie inny. Nie trzymać jakiejś w jednej łapie słomy, a w drugiej siano, bo wtedy naprawdę będziemy mieć tylko żłobek i nic więcej. Ale powinniśmy się nauczyć przede wszystkim dumy naszej i jeszcze jedno, nie żyć tymi podziałami, które dzielą nas, dlatego że pijemy różne alkohol. Ja naprawdę nie chcę, żeby nadal w parlamencie robiono ten koktajl, bo to jest koktajl niesamowity pomiędzy wódką, piwem, a winem. Ja już to kiedyś tłumaczyłem tutaj, że wódka do kogo należy, piwo do kogo należy, do którego z zaborców i do którego należy wino. I naprawdę koloratury widzenia nie chcę oglądać, bo te kolory widać i to wyraźnie, no już najbardziej było widać podczas tej wojny, kiedy niektórzy, którzy nie wstydzili się, że przyjechali tutaj na czołgach i do prani, to chodzi mi o pana, który tutaj niedaleko ma swój skwerek
i był świetnym aktorem. I uważam, że tak, bo był u pana Pattona. I nie musimy się wstydzić tego, że nie, dlatego że braliśmy także na Westerplatte, kiedy przyjechał ten teksoński, no powiedzmy, że człowiek, który zrobiłby bardzo dużo zła. I nawet Jan Paweł nie dał sobie rady z jego synem, żeby ocalić tą kobietę od skazania na śmierć. No więc, bo takie jest prawo tam w Teksasie, a tam jest bardzo dużo i tam Polaków. No ale cóż, czasami to robi tak, jak jest. I my braliśmy udział w wielu, wielu kampaniach i bierzemy w wielu kampaniach, ale nie możemy udawać, że dzisiaj no po prostu tak jest. Także mam nadzieję, że to najmłodsze stowarzyszenie, które jest w Sejmie, da radę sobie z tym problemem i że ci młodzi ludzie, właściwie młodzi ludzie, oni są w moim wieku i że tak się mówi, że chłopiec z ulicy, który wszedł do Sejmu i że jego się boją, bo on jest najbardziej medialny. Chodzi mi tutaj o pana Leroya posła, którego bardzo się cieszę, że jest. Bo reprezentuje nie tylko moją myśl, ale moją wolność. Tylko jeszcze jedna rzecz. Aby ta grupa wytrzymała. Bo może się tak stać, jak już się stało we Francji. No ale o Francji kiedy indziej porozmawiamy. I nie wiem, czy będę chciał nakręcić film, czy będę chciał na YouTubie, czy będę chciał na żywo, bo chciałbym. No ale cóż. Zapraszam bardzo do tych subskrypcji, zapraszam do tego wszystkiego lajkowania, czy się podoba, czy też nie. Czasami otrzymuję jakieś lajki minusowe, których nie rozumiem, bo kiedy ktoś no, napisze, to odpowiem bardzo chętnie. Nie lubię tych lajków minusowych, jeżeli nie wiem, o co chodzi. Proszę napisać normalnie, że coś się nie podoba, czy coś nie gra. Ja nie mówię do ciebie, bo z tobą się znamy już bardzo długo i sobie opowiadamy razem. Ty piszesz, no szkoda, że nie możesz filmów też robić, bo byśmy się uzupełniali tymi filmami, ale jak do tej pory nie mam żadnego partnera. Oprócz kolegi Brańskiego, który chce modę, ale moda mnie nie interesuje na tyle, co nasze życie. To też jest w pewnym sensie funkcja bycia, ale niektórzy nie lubią pokazywać się z astrologią. A astrologia jest tą dziedziną faktycznie, że tak tutaj jeszcze wcześniej Jurek i właśnie też będzie w tej grupie ta moja wypowiedź, bo Jurek powiedział, że coś tam. Tak, że odezwał się szalon. No i dobrze, że szalon, no dlaczego nie? Jeżeli to jest tylko pokojowe i nie będziemy różnicować, że jesteśmy lepsi czy gorsi, co nie wierzę w to, żeby akurat ta ekipa szalon, która mówi do siebie i wokół siebie, była równa, bo oni są równiejsi. No ale cóż, no może jedyne, jeżeli ktoś chce być bardziej równy, niż płaszczyzna ziemi i horyzont, to ascendent na pewno wygra. Dlatego jest na początku as borowiecki, no to nic innego. Tylko rozpocząłem tak od as. No i trzymajcie się, powodzenia. Za dużo kanału. Jeszcze raz. Do zobaczenia i oczywiście, że zapraszam na dalsze ciągłe wypowiedzi. A co tutaj taka, wiesz, troszeczkę smutna i troszeczkę dwukierunkowa czy trzykierunkowa rozmowa, ale chyba nie na innej drodze.